W zeszłym tygodniu nauczyłem się wykonywać kilka sztuczek karambitem. Od najprostszych do naprawdę trudnych, aby połączyć je w widowiskowe kombo. Karambit jest to ostry i piękny nóż, którym można wykonać niezwykle zabawne i niebezpieczne triki. Czy miałem jakiś wypadek? No malutki. Na pierwszy strzał idzie najłatwiejsza sztuczka – backspin. Mimo że jest ona naprawdę prosta, dzięki niej nauczyłem się poprawnie trzymać nóż. Palec wskazujący musi przejść przez ucho noża, a reszta łapie uchwyt normalnie, z czego kciuk kładziemy na górze. Ruch jest naprawdę prosty. Rzucamy nożem do siebie, a potem go łapiemy. Nie jest to trudny trik i po kilku minutach praktyki czułem się pewnie, a ostrze przestało lądować na moim przedramieniu. A jak już o nim mowa, okazało się jednak, że ostrze nie jest takie tępe, no i postanowiłem je nieco stępić. Bluzy było mi nieco szkoda, podobnie jak mojej skóry motocyklowej, więc na całe szczęście znalazłem moje stare owijki. Przeleżały w szafie z 15 lat chyba. W końcu do czegoś się przydadzą. Chyba zadziała. Aby wykonać ciekawe kombo, potrzebowałem nauczyć się innych trików. Rozwinięciem poprzedniego jest rewolwerowiec. Polega na zakręceniu kilkukrotnie nożem i ewentualnym odbiciu go w odpowiedni sposób. Na całe szczęście, jak byłem mały, oglądałem Lucky Luka i poszło dosyć sprawnie, bo co musiałem sobie tylko przypomnieć. Po kilku próbach zwiększyła się prędkość oraz precyzja. W tym momencie byłem bardzo szczęśliwy, że owinąłem owijki również wokół palca. Oszczędzały mi po prostu nieco skóry na nim. Następny trik chyba nazywa się Whipper. Na pewno jest moim ulubionym, dobrze wygląda, co zabawne, jest również bardzo prosty. Trik polega na wyrzuceniu noża na bok oraz zatrzymaniu go na zewnętrznej części dłoni i powrocie przy jednoczesnym obracaniu dłonią. Następna jest 8. Okaże się później bardzo przydatna, by wykonać pełne kombo, ale nawet już teraz dzięki niej mogłem połączyć dotychczasowe triki w takie mini kombosy. Wykonanie 8 jest bardzo proste, są dwa sposoby. Ja początkowo wybrałem technikę używania nadgarstka, jednak z czasem samoistnie zacząłem używać całej ręki. Myślę, że zaczyna to wyglądać całkiem nieźle. Co zabawne, z pierwszej osoby wygląda to zupełnie inaczej. 8 również okazała się kluczowa do nauczenia się triku finger switch, czyli zmiany palców. Dzięki temu nauczyłem się innych trików. Od teraz triki zaczęły być bardzo naturalne i zauważyłem, że cała magia w trikach z karambitem to wolność i wyobraźnia, i od teraz uczyłem się ich nie znając techniki oraz nazwy. Było to bardzo naturalne, zacząłem kombinować i wykonywać własne kombinacje i przez to powstało moje własne oryginalne kombo, a oto ono. Yeah! Prawie wypadło, ale się udało.